Pan mówi, że pani przedkłada lojalność wobec Elżbiety Jakubiak ponad lojalnością wobec Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie będę się odnosiła do słów Mariusza Błaszczaka. Z całą sympatią dla niego, partnerem do rozmów dla mnie jest Jarosław Kaczyński, a nie Mariusz Błaszczak. Umówiła się pani na jakieś spotkanie? Próbowała się pani skontaktować z Jarosławem Kaczyńskim? Nie, nie próbowałam się kontaktować i nie będę się próbowała kontaktować. Jeżeli Jarosław Kaczyński będzie chciał ze mną rozmawiać, to oczywiście na takie spotkanie pójdę. W tej chwili czekam na efekt spotkania z Elżbietą Jakubiak. A on też nie próbował się do pani odezwać w żaden sposób? My rozmawialiśmy ostatni raz 5 czy 6 tygodni temu, tuż przed Radą Polityczną, kiedy ja odmówiłam zostania wiceprezesem partii i nie ma w tym żadnego drugiego czy trzeciego dna. Ja wtedy uznałam, że przyjmując tę propozycję musiałabym być albo nielojalna wobec samej siebie, nie fair wobec samej siebie i jakby powtarzać stanowisko partii, z którym nie do końca się w tej chwili zgadzam, albo byłabym nielojalna właśnie wobec Jarosława Kaczyńskiego, bo mój głos odrębny jako wiceprezesa partii oczywiście miałby zupełnie inną wagę niż u człowieka, który po prostu jest członkiem PiS-u. W związku z tym z takiego poczucia właśnie lojalności, odpowiedzialności za całą formację odmówiłam tego skądinąd zaszczytnego stanowiska. W tej chwili słyszę jakieś opowieści o tym, że miałby być szykowany pucz w Prawie i Sprawiedliwości, że jest jakaś grupa, która miałaby prowokować zmiany. No, chyba jest jestem ostatnim człowiekiem na tym świecie, który wygląda jak ktoś, kto miałby sprowokować pucz wobec Jarosława Kaczyńskiego. Jest to absolutna bzdura. Natomiast uważam, że w dojrzałej demokracji, mam nadzieję, że jesteśmy coraz bardziej dojrzałą demokracją, jest miejsce na dyskusję, a nie tylko na posłuszeństwo.